Sponsorem programu jest kolej linowa Czantoria. Czantoria. Pomysł na aktywny weekend w Ustroniu. www.czantoria.net. Sponsorem programu jest właściciel sieci sklepów spożywczych Eurosklep. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jak słoneczko świeci, piękna pogoda i grzeje po puklu nas, to trzeba ruszyć swoje 4 literki i pojechać w jakieś ciekawe miejsce. A że województwo śląskie jest bardzo atrakcyjne, to że ktoś przyjechał w góry, które są piękne o każdej porze roku. Somy dzisiaj w Ustroniu. Ja będę ważył na Czantorii. Tam za chwileczkę się będę wdropywał, a właściwie wyjada jeszcze no małe zakupy i chytamy się roboty pod gołym niebem. Dzisiaj, kochani, potrzebuję dużo czosnku, bo będzie czoskula, cebula, bo będą przepyszne pierogi, tak, 5, ze 2 rekwie, bo będzie wywar, pietruszka, mały seler, no i wezmę jeszcze por, kierydowo, super aromat. Dzień dobry. Dzień dobry. O, zamięska się śmieją. Piękne mięso. Wie pani, co potrzebuje na zupa coś wołowego, żebro. Z żeberko najlepsze, tak. No, to jest fajne. Taki to, kawałeczek. Może być, jak najbardziej. Proszę bardzo. Naszego lokalnego dostawcy pistewnej. To na pewno będzie dobre. Tak. Teraz bym potrzebowałbym jeszcze tak z kotlet z kością, czyli tak. Schab. A to jeden duży kawałeczek. Nie, taki plasterek mi styknie, jasne. Proszę bardzo. Jasne. Tak. I karki z indyka są? Tak, szyja z indyka jest, oczywiście. Taki jeden kąszczek. Taki mały kawałeczek. Jasne, proszę bardzo. Tak. Potrzebuję boczek taki, żeby się fajnie skwarzył na szpilki. Do stopienia boczek nasz domowy. Proszę bardzo. No tak, 20 deko tego boczku. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. On im przez nylon bojtel dzwonił, słuchajcie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy. Muszę też wziąć mąkę, słuchajcie, bo będą pierogi i maszkety bez toż. Ani róż bez mąki, 2 kilo, no, muszę mieć. No i jeszcze masło, Kaś tu widzę, ja, jest. 2 kostki, chyba mam już wszystko, jada ważyć. Zakupy zrobione, słuchajcie, jadą przede mną, a jedzie ze mną są pan prezes, pan Zbigniew Kufrej, witam serdecznie. Witam uprzejmie. Prezes kolei linowej Czantoria. Dokładnie tak. Panie prezesie, Czantoria nie trzeba reklamować, bo każdy w województwie śląskim wie, jaka ona jest. Na pewno Czantoria jest znana, ale dla tych, którzy jeszcze nie znają Czantorii, chciałem powiedzieć, że mieści się ona w miejscowości o nazwie Ustroń, pięknej, uzdrowiskowej miejscowości i, że tak powiem, położona jest w masywie Beskidu Śląskiego. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia góry, do odwiedzenia tutaj naszych pięknych szlaków turystycznych, lasów i wszystkiego, co nas tu otacza. Cisza, spokój, ptaszki śpiewają bajkowo. Bajkowo. A jak już wyjademy na Sąwyr, co nas tam czeka? No cóż, na górze to przede wszystkim górna stacja kolei, która nas przywita i na której wysiądziemy, a obok, troszkę poniżej, no taka bym powiedział duża atrakcja kolei linowej. Letni tor saneczkowy o długości 700 metrów, jeden z pierwszych, jakie zostały w Polsce wybudowane i który, powiedzmy, do dzisiaj jest w nienagannym stanie technicznym i służy po prostu zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Jest to naprawdę atrakcja, która no, cieszy się dużą popularnością wśród odwiedzających nas turystów i gości. Wakacje to jest taki dobry czas. Poza tym mamy piękne, trawiaste polany. Polana Stokłosica po jednej stronie, po drugiej stronie polana Faturki. Przy takiej pogodzie jak dzisiejsza ludzie po prostu się opalają, czyli wylegują. Korzystają z tego, że tak powiem, czasu wolnego i tak jak pan powiedział, wylegują się, odpoczywają po prostu. Na jednej z polan, czyli na Stokłosicy, mamy również taką oazę ptaków drapieżnych, ptaków do polowań. Tam są m.in. sokoły, puchacze,
nawet orzeł bielik, z tego co wiem, można go tam zobaczyć. Są to ptaki żywe i właściciele tego, że tak powiem, mini zoo robią pokazy dla turystów tak zwanego polowania z sokołami. No to też jest taka dodatkowa atrakcja. Nie wszędzie i nie każdy ma możliwość coś Oczywiście. Takiego zobaczyć na żywo. A do mnie atrakcją jest, panie prezesie, przede wszystkim to, że jak się wyjeżdża na górę, to jest spora stopni myni. I w taki upalny dzień jak dziś, słoneczko tak czy siak będzie grzało w dekiel, ale za to będzie fespeś. Dzisiaj, słuchajcie, ma być z klimatem góralskim, bez tuż tak wyjdzie. Na początek proponuję dobro czoskula, ale żeby czoskula była rychtyk dobro, to musi być fantastyczny wywar. Mam tu już kości, kotlet z kością. I o ten kotlet potem pokreja drobno jeszcze do tej zupy. Wciepuję oczywiście do zimnej wody, włącza se koherek. Żeberko wołowe, kark z pultoka, czyli z indyka. No i oczywiście trzeba tam dać jeden ząbek, jeden, dwa ząbki czosnku, sól, reszta gemizy domy tak za godzinka, jak mi to wszystko powrę, ale na początek dom już spolono cebula, żeby był ten aromat, także go do soli i teraz musi się to elegancko ważyć, a w międzyczasie zrobię sobie już farsz do pierogów, bo jako danie główne będą pierogi z brędzą i z pstrągiem ustroń. Jest tu pstrąga dużo, brędza, wiadomo, bez kidy. I będzie taki połączenie, taka fuzja smaków. Pierożki będą rewelacyjne. Zaraz chytam się robienia tego farszu. Mam tu filet z pstrąga. Już chcę go wyfiletował. Jakby ktoś nie wiedział, nacino wzdłuż krzyża i od tego krzyża, tak jak idą ości, spokojnie ściągnę to mięso. A teraz jeszcze muszę od tej skóry całkiem to mięso oddzielić. Tak. No i będziemy te mięsko z tego pstrąga siekać. Z tego względu, że jakby była tam jeszcze jakoś ość, wiadomo, nie jest to robione maszynowo, zawsze się coś może trafić pod nożem, to wyczuja. No i teraz siekamy naszego pstrąga. Tako. Drobno kosteczka. Ku temu przyjdzie brędza, troszkę natki pietruszki i nic więcej. Troszkę korzenio, solą dajcie sobie pozór, bo brędza jest słono. W proporcjach tyle wiele pstrąga, tyle brędzy. Czyli tu mam około 150 gram brędzy, tyle też mam pstrąga. I na 30 deka mąki, bo tyle będę robił pierogi, spokojnie styknie. Pstrąg przesiekany. Znaczy się dobrze, że wyfiletował, bo nie czuł ani jednej ości. Do miseczki. Korzyni. Zrobimy to takie bardziej pikantne, żeby te pierogi nie były mdłe. Odrobinka soli. No i do tego brędza. No i teraz troszkę pietruszki, natki. Przesiekamy. Oczywiście farsz będzie lepszy wyglądał, a pietruszka sama witamina C. No i fantastyczny smak. No, pietruszka posiekano. Dociepnę sobie to do farszu. No i teraz do kupy trzeba to eno wyfirlać. I tym sposobem farsz mamy fertig. Rosołek bulko, słuchajcie, jest i czas na gemiza, czyli marekwia. Pietruszka, seler, to wszystko tutaj przyjdzie. Musimy dać też pory kierodowo taki troszeczkę słodkawy smak. A my teraz będziemy robić ciasto na pierogi. Mam tu mąka. Tak, rosołek se pyko, on potrzebuje czasu. 30 deka mąki, tak ungefähr, żaden z tego nie będzie szczelał. Szczypta soli. Żółteczko. Tak. Kaś tu rzekł miał masło. Mam nadzieję, że w tym słonku mi się już nie rozkwarzyło na amen. I choć temperatura, no nie wiem, nie będzie ani ze 20 stopni tu, ale za to wiecie, wysokość robi swoje. Masełka tak
jedna łyżka płasko. No i słuchajcie, letna woda. Kiera już tu mam podgrzoto i ferlome. Zaraz to będę ręcznie wyrobią, a potem kulą nudel kulą. Oszkrobia to, żeby się nic nie zmarnowało. Pamiętajcie, absolutnie nie dowodźcie białtka, bo białtko powoduje twardość ciasta. No, ciasto mam gotowe, mogę sobie go przełożyć na decha, tu sobie jeszcze przekulą. Jak widzicie, elastyczne, eleganckie, rewelacja, będą pierożki jak ta lala. Dobra, no to co, kulomy, nie? Kulomy te nasze pierożki. Wielki hop, wielko nudel kula, a co? Prędzej się mi to rozkulo, bardziej sobie to muszę podsypać. Tak, i jademy z tym światem. Dobra, mamy to, kochani. Teraz będę wykrować taką wielką kówką. Plener to plener, rządzi się swoimi prawami. Mogę nie mieć przy sobie szklonki, nie? Na środeczek domy oczywiście farszu. Pamiętacie, brędza z pstrągiem i z pietruszką. O, ciachna to na środek. Teraz to trzeba eno swinyć, skleić i choć w śląskiej tradycji pierogów nie ma, to wiadomo, że nowoczesne hanesy radę te pierogi. Powiem tak, moja starka nigdy pierogów nie robiła i umrzyła z świadomością, że pierogi nie są śląskie, ja o tym bardzo dobrze wiem, ale pierogi bardzo, bardzo lubię, a takie pierożki, słuchajcie, jak se uważamy do tego troszkę przyrumianej cebulki, pychota. Pierogi ulepione, zaro, będziemy ich ważyć, no woda mi zawrę, a ja sobie zrobię teraz skwareczki, bo czuć aż się śmieje, rodem z Istebnej. No to blisko. On się mi już tu na słońcu topi, a to jest oznaka tego, że jest robiony tak jak pomboczek przy kozy. Troszkę osolimy se woda. Tak. I ciepiemy nasze pierożki. Bulion dali se pyko. Pierogi się będą ważyć, a ja w międzyczasie zesieką se jedna cebula i dociepna do naszego boczusia. O tej porze to już jest nasza świeżo polsko cebula. Ostro, smakowito, no i zdrowo. I do boczku. Cudownie wonią. Myślę, że na dole też już czują. Pierożki, żeby jeszcze nabrały szlachetnego smaku, wciepniemy teraz na cebulkę z boczkiem. One lekko się przypieką i będzie dla nich gotowe. Troszkę korzenio. Pierogi gotowe, to co? Nakładamy, chciałbym się powiedzieć, na talerz, a to mam taką tacka. Wiadomo, warunki plenerowe są, my na Chantori. Pogoda przepiękna, to sobie darujemy jakieś elegancje, Francję. Ma być po prostu bardzo, bardzo smacznie i tak też będzie. Jeszcze jednego dociepnemy. Było 6. Pora szpyrek na wierzch. Coś zielonego. Petersilka. O. I kochani, takie prawdziwe smakołyki możecie sobie zrobić w domu. No albo przyjeżdżajcie tu w Beskidy, do Ustronia, na Chantoria, bo tu też możecie pokosztować prawdziwych regionalnych frykasów. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Dzisiaj mówię troszkę nie po kolei, bo no i przede nich główne, no ale bulion się musi uważać. A ja teraz będę kończyć nasza czoskula. Żeby ją zrobić, potrzebujemy 12 ząbków czosnku i 6 żółtek. Absolutnie białtka nie i czosnek muszę rozeczyć solą, ale nie za dużo, bo bulion jest doprawiony. Potem połączę to wszystko z żółtkami i do tego będę wlewać nasz bulion. Wszystko wyfyrlą. Potem no dociepna ten schab, ten kotlet, ale już bez kostki i zupa będzie fertig.
oczywiście troszkę zieleninki i przepyszna zupa rodem z ziemi cieszyńskiej. Będziemy mogli pokosztować, popróbować. Dzięki soli czosnek prędzej puści. O tej porze jest najlepszy, bo jest świeżutki i ma najwięcej wartości. Prawdziwo bomba witaminowo. Świetnie reguluje ciśnienie, cholesterol. Pamiętajcie, żeby czosnku nie żałować. No, czosnek mam elegancko rozeczyty. Teraz do garnka. Ewentualnie możecie sobie dodać do miski. Żółtka do środka. Trzeba to dobrze rozfyrlać. Korzyni. Jak widzicie, po kolorze jajca od szczęśliwych kur. No i teraz pomalutku do tego będę wlewać ten szumny bulionik, ale trzeba cały czas fyrlać. Pięknie wonio, bo jednak żebro wołowe. Ten kark z tego pultoka. No i troszkę kotleta dało smak rewelacyjny. Zupa ma kolor piękny, teraz dumiam jeszcze na koherek, niech tak se pyko delikatnie. A ja se wyciągnę ten schabik. Zrobimy też grzanki na masełku oczywiście, a co? Roz się żyje, nie? Jak wakacyjny czas, to musi być na bogato, musi być smacznie. I ten schab teraz bardzo drobno pokreja, do tej zupy przyjdzie. I już mamy przesmaczne jedzenie rodem z tej ziemi. Tak, do zupy. I grzaneczki, mam tu lęga. Tako chrupszo. No i lepsze pszenne, bardziej delikatne. Kochani, zupa gotowa, grzaneczki też. No to co, nalewamy pietruszka posiekano. Troszkę chrubo, bo nie zdążył drobni, bo mi ją durk zwiewo. Bestruz dzisiaj tak troszkę grubszy. To jest taka rzodkawo zupa, ale za to bardzo, bardzo aromatyczno. Kolor ma elegancki, no bo żółteczka. Tak. Jeszcze ino grzanki złociste. Natka pietruszki. I kochani, takie proste jedzenie jest najlepsze, najzdrowsze, no i przede wszystkim przesmaczne. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jak lato, jak borówki, to czas z nich korzystać i chociaż to są, poprawdzie godając, jagody, to w moich stronach godo się borówki. Dzisiaj zrobimy sobie takie muffinki, jak to się teraz godo, czyli zwykłe takie małe zistki w środku z tymi borówkami. Mam tu 4 jajka, osobno białtka i żółtka, 1,5 szklonki mąki, szklonka cukru, 1 cukier waniliowy, biała szokolada, ale to biała szokolada z tego będzie polewa, a właściwie taki sosik pod spodek. No i oczywiście borówki, wiela docie tela będzie, chodzi o to, żeby było smacznie. No i jeszcze 3/4 kostki masła, masełko tu już mam. I to masło zaraz będę ucierać z cukry. Tak, 3/4 to znaczy, że 15 deka masła trzeba dać. I teraz cukier i będziemy ucierać przy tym słońcu, słuchajcie, spokojnie. Rozetrze się masło z cukrem. Fantastyczny smak. Jak lato, to muszą być takie sezonowe maszkiety. Masło mi się połączyło z cukrem. No i teraz żółtka. I zaś kręcimy. No i lepsze by do tego była makutra, wiadomo. I kręcimy, kręcimy, kręcimy. Dam sobie teraz już cukier waniliowy. I pomalutku
dodatkową mąkę. I ucierą całki czas. Wszystkie składniki połączone i jeszcze zostały im biutka. Ubija się teraz na sztywno, ciutek soli, bo biutka wtedy lepiej się ubijają. No biutka ubite na sztywno i teraz musimy to połączyć, wtłoczyć te biutka i nasze ciasto na mafinki, czy zistki, zwoł jak zwoł, będzie fertig. Ciasto mamy eleganckie, puszyste. Dam sobie go tu na kroj. Mam tu te roztomańte foremki, najlepsze takie silikonowe, bo wtedy nic się nie chyto. No i będziemy nakładać tą łychą czy packą do foremek. No i na to ciepiemy teraz te jagody, borówki, zwoł jak zwoł, jagodą borówki, co nikt jest jagody. Nie będziemy żałować. No i co? 180 stopni, myślę, że 15, maksymalnie 20 minut i ciamome. Korzystając z tego, że mafinki mam w piecu, teraz ciepna biała czekolada do mleka, a z tego mi się zrobi przepyszno zołza. Taki sosik. Jak odparuje, zgęstnieje, będzie super dodatek do naszych maszket. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. A jademy. Juhu! Fajnie! Co? Słuchajcie, mafinki upieczone, a za wonie przyszedł są pan prezes. Dobrze wyglądają i woniają, nie? Wyglądają apetycznie. No nie było pana do pomocy. Bardzo chciałem, ale obowiązki mnie zatrzymały. To jeszcze proponuję, bo mam tu taki fajny sosik z białej czekolady. Już na lewo. Żeby to tak jeszcze podbić wszystko, o, nie? Smakowo. Tak jest. On jest gęsty. Sosik też wygląda apetycznie. Biała czekolada bardzo fajnie do tych borówek pasuje. To tak podle hopa, nie? Proszę bardzo. Jeszcze jakieś świeże boróweczki. Tak. No i życzę smacznego samozdrowia, nie? Dziękuję uprzejmie. Co za zapach. Sama natura. Niech się pan czystuje, kochani ludkowie. My się widzimy. Sama natura. Sama natura i o to chodzi. My się widzimy jak zwykle za tydzień w ciekawych miejscach. Bądźcie z nami we wakacje. Robimy non-stop, ważymy, a co? Dzisiaj żegnam się już z Czantorie, z Ustronia. Piękna pogoda dopisała, rękawki do tela mam, ręce spolone od słońca. Ale to jest właśnie, to są uroki plenerowego ważenia i przede wszystkim pięknej, słonecznej, letniej pogody. Trzymajcie się pysk, no a przepisy znajdziecie na naszych stronach na www.raczkagotuje.tvp.pl. Tam dokładnie wszystko będzie rozpisane. Na razie. Smacznego życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i serdecznie zapraszamy. Na Czantorię. Na Czantorię do Ustronia. Dojemy. Niech pan jej. Jasne. Spróbujemy. Bardzo dobre. Tak jeszcze do tego sosiku. Bardzo dobre. Super. I o to chodzi. Na zdrowie. Dziękuję bardzo. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza.
przyprawi, że ze smakiem zjesz. Sponsorem programu jest właściciel sieci sklepów spożywczych Eurosklep. Sponsorem programu jest kolej linowa Czantoria. Czantoria. Pomysł na aktywny weekend w Ustroniu. www.czantoria.net